z nami Rafał Jaskiewicz zaraz po wymarszu na Kasprowy. Powiedz o tym całym obozie. Zaczęliśmy od poniedziałku tamtego, czy jesteśmy 8 dni. Dzisiaj zaliczyliśmy czwarty bieg po Wierzchołkach, Giewont, Kasprowy. Ciężko, ale do przodu. Jesteś ulubieńcem naszych czytelników z grupy Bullet Knockout. Zawsze cię najbardziej chwalili. Twoja kariera, na początku kariera przebiega tak przeciętnie, teraz naprawdę idzie mocno do przodu. Szczególnie ostatnie zwycięstwo nad Laszlo Komjatim. Wszedłeś do pierwszej 40 WBC, plus to efektowne zwycięstwo, pewnie jeszcze będziesz wyżej. Idzie wszystko do przodu, prawda? Tak, od 2,5 roku, od kiedy poniosłem ostatnią porażkę z Grasselinim, niesłuszną porażkę, 2-0 we Włoszech, w Trapani, wiadomo jakie jest sędziowanie. Od tamtej pory 15 walk, 10 przed czasem, chyba wygranych z zawodnikami średniej klasy, nawet trochę słabszymi niż średni, ale cały czas do przodu, cały czas rozwijam się i pokazuję coraz lepszy boks. Rozmawialiśmy po gali w Legnicy. Powiedziałaś o swoich dwóch potencjalnych rywalach, Trabant i Ali Sheba, ale wyszła, słyszałem, propozycja dosyć niespodziewana, walki o Mistrzostwo Europy we wrześniu z Belgiem Bonsu, tak? Zgadza się i jest szansa. Jest szansa, miała być walka najpierw z Trabantem. Trabant niestety przegrał z przeciętnym zawodnikiem o rekordzie 7-7 w Rosji. Później miał być Szabani, jednak teraz troszeczkę tam jakieś się porobiły komplikacje i teraz spadła propozycja właśnie 20 września w Kielcach. Walczył o Mistrzostwo Europy z bardzo dobrym zawodnikiem o rekordzie 28 wygranych, jedna przegrana, 23 przed czasem, także bardzo mocny zawodnik. Techniczny, słaby, silny, uderzy z jednej, z drugiej ręki, trafi, zabije. Ten zawodnik, Bonsu, ma się bić eliminator. Ostateczny eliminator, więc teoretycznie gdybyś ty wygrał tą walkę, miałbyś szansę bić się w eliminatorze do Mistrzostwa Świata. O tym jeszcze nie myślałem, teraz się koncentruję na tym, koncentruję, na razie się nie koncentruję, na razie po prostu czekam na odpowiedź. Dzisiaj albo jutro padnie odpowiedź, czy na 100% będzie ta walka i wtedy będę się przygotował do tej walki. Później będziemy myśleć dopiero, co się będzie działo w listopadzie, czy w następnych terminach. Jeden z elementów treningu był mecz. Ty wielki piłkarz, słyszałem, że tam 3 do 13 mówił trener, przegrała twoja drużyna. Jak to jest? Nieprawda, chciałem zdementować te pogłoski. Nie było żadnego meczu, oni sobie wymyślili. Nie graliśmy, nie przegraliśmy nigdy jeszcze. Nasza drużyna nie żona tych. Ja jako rozwodnik czekam jeszcze na dwóch zawodników, którzy się niedługo rozwodą. Nie podam nazwisk dzisiaj. Będziemy mieli swoją drużynę rozwodników. Będziemy grali w turnieju rozwodnicy, mężaci, żonaci, geje i lesbijki. Ale to później zobaczymy jeszcze. Będziemy musieli dobrać jeszcze resztę drużyn. Przejmij mnie, Jarek, ja mam maskę. Rafał, powiedz, na jakim etapie przygotowań do walki z Bonsu jesteś w tej chwili? Po ostatniej walce wygranej w pierwszej minucie z Laszlo Komjatim miałem 5 tygodni przerwy, nie robiłem kompletnie nic, odpoczywałem, trochę jadłem, czyli w sumie tak zawsze zresztą. Po 5 tygodniach przerwy był tydzień wprowadzenia, 3 biegi i później przyjechaliśmy tutaj, teraz jesteśmy już tutaj 8 dzień, jest bardzo ciężko, ćwiczymy na siłowni, ciężko po 2, po 3 godziny, czwarty bieg w góry, jeszcze czekają nas dwa bardzo ciężkie biegi, jeszcze jedna siłownia plus technika w parach, technika na sucho. Także pierwsze takie 2 tygodnie, taki mocny naprawdę trening, mocne wejście na obroty. Później zostaje 6 tygodni do walki, do 20 września, gdzie już będą treningi specjalistyczne, czyli już sparingi, tarcza, przybory. Powiedz mi, jesteś najprawdopodobniej najlepszym piłkarzem wśród bokserów. Powiedz mi o swoich idolach sportowych, zarówno bokserskich, jak i futbolowych. To znaczy, moim idolem sportowym zawsze był Jean-Claude Van Damme z filmów, z których się uczyłem kiedyś kopać, może nie boksować, kopać bardziej innych, prawda? No i Marek Piotrowski, szacunek dla niego, wielki człowiek, wielki zawodnik naprawdę. A z piłkarzy nie, po prostu całe życie grałem w piłkę, całe życie kogoś biłem. I tak mi zostało, do dzisiaj gram w piłkę. Tego meczu, co powiedział trener, nie było. Gwarantuję, że nie przegraliśmy. Nie ma trenera, nie słyszy nigdzie. Dobra. Nie było meczu. A jak jeszcze będą chcieli kiedyś spróbować zagrać, to bardzo chętnie przyjmiemy, jako my nieżonaci rozwodnicy, którzy się trzymamy razem.
z żonatymi właśnie, żeby ten mecz zagrać jednak. Mówisz o rozwodzie, trochę pół żartem, pół serii, ale powiedz mi faktycznie, jak to jest z tą dolą mężczyzny, żona tego, który tak dużo czasu traci na różnego rodzaju rozjazdy, treningi, obozy. Powiedz mi, jak ty sobie z tym radziłeś przez ten czas? Czy ta tęsknota za rodziną rzeczywiście nie jest jakąś tam przeszkodą w kontynuowaniu tego trudnego sportu? Nie, no pozdrowienia dla Murweczki, dla dzieci. Nie, ja akurat mam tą dobrą sytuację, że ja dojeżdżam z Warszawy, mam 50 km do Warszawy z Mińska Mazowieckiego na treningi i wracam z treningu na trening, przyjeżdżam jeszcze raz, także dwa razy dziennie do Warszawy codziennie w etapie przygotowań. Chłopaki mają troszeczkę gorzej, bo jednak przyjeżdżają na miesiąc, na dwa, na sześć tygodni, muszą ćwiczyć, muszą zostawać, no to raczej trzeba ich się zapytać, jak oni to przeżywają, jak oni to sobie układają. Mówiąc o marzeniach, każdy pięściarz ma gdzieś swojego pięściarza, z którym chciałby w przyszłości boksować i tak po cichu marzą, że będą mieli okazję stanąć twarzą w twarz. Czy jest jakiś taki pięściarz, z którym no, bardzo chciałbyś zmierzyć swoje możliwości w ringu? Dla mnie to nie ma znaczenia, bo ja jestem troszeczkę z innej bajki, inaczej zacząłem troszeczkę tą karierę bokserską, przede wszystkim boksingu, czyli czy już nic gorszego nie ma, czyli właśnie przede wszystkim boksingu to wszystko nadrabiać. Nie podpowiadać pytań, proszę. Przyszedłem na boks, teraz jest siódmy rok chyba, boksuję zawodowo. Nie mam jakiegoś zawodnika. Dla mnie największym marzeniem było zawalczyć o Mistrzostwo Świata najsłabszej federacji nawet. To było takie moje marzenie, które po prostu było dla mnie i tak nieosiągalne w momencie, kiedy o tym marzyłem. Udało się, teraz jest szansa zawalczyć o Mistrza Europy. Po tej walce z tym zawodnikiem, po wygranej ewentualnej, a gwarantuję, że naprawdę dam z siebie wszystko. Zobaczymy, co będzie dalej, zawalczę i naprawdę nie ma znaczenia dla mnie z kim. Po prostu chodzi o to, żebym dostał szansę i albo tą szansę wykorzystam i będzie coś ze mnie, albo po prostu będę jeździł i się bił po prostu za pieniądze, tylko żeby zarobić na życie. Trener Fiodor Łapin powiedział, zapytany o nas, kto jest po Krzysiu Wodarczyku pierwszym w kolejce do dużej walki o duży tytuł, powiedział, że Rafał Jackiewicz. Jak to skomentujesz? No, bardzo mnie to cieszy. Myślę, że to chodzi o tą walkę właśnie 20 września. No tak mówię, dzisiaj albo jutro będzie odpowiedź, ma być, czy będą pieniądze na tą walkę, czy w ogóle zawodnik zgodzi się przyjechać. Myślę, że jeżeli będą pieniądze, to Bonsu się zgodzi przyjechać, bo jednak myślę, że mnie nie docenia, bo jednak z takim rekordem, jaki mam, 31 wygranych, 8 przegranych, myślę, że zlekceważy mnie i dlatego przyjedzie, no ale niestety spotka go za to kara. Rafał, powiedz mi, poza poczuciem humoru, jakie są najsilniejsze strony Rafała Jackiewicza? Na pewno zawziętość, na pewno troszeczkę chamstwa wtedy, kiedy trzeba. Jak nie trzeba, czasami też troszeczkę za dużo, ale to już inna już sprawa. No tak jak mówię, zawziętość, idę do przodu, wiem czego chcę. Chcę po prostu coś osiągnąć w życiu, bo niedużo ludzi ma taką szansę, tak jak ja, po prostu przejść na przykład z kickboxingu do boksu i jeszcze zaistnieć w tym boksie. No jak mówię, no sama walka o Mistrza Europy i możliwości później, jakie po tej walce mi się otwierają, to jest naprawdę dużo. Możesz być jeszcze lepszym pięściarzem niż jesteś? Jest coraz lepiej, rozwijam się. Mam 30 lat, mam kondycję, jak miałbym 20 lat. Rozwijam się cały czas technicznie. Ten z trenerem pracujemy nad elementami właśnie techniki. Jest naprawdę coraz lepiej. Jestem coraz silniejszy, coraz mocniejszy, coraz lepiej trafiam, coraz mocniej. A przeszedłem z kickboxingu, czyli nie mam jakichś, nie wiadomo, jakichś kontuzji, nie jestem rozbity, także jeszcze to przede mną troszeczkę jest tej oczywiście pracy, ale jest wszystko na dobrej drodze. Walka z Bonsu będzie najlepszą walką w karierze Rafała Jackiewicza? Myślę, że tak. Te walki, które przegrałem, 8 walk, tak naprawdę przegrałem z nich tylko 3. Ale myślę, że to będzie jednak najmocniejszy zawodnik, chociaż nie będzie najlepszy technicznie, z którym walczyłem wcześniej, ale naprawdę myślę, że to będzie najsilniejszy zawodnik. Jeżeli dam się trafić, no to może się dla mnie źle skończyć. Jeżeli będzie pełna koncentracja, będzie w głowie poukładane tak jak teraz jest i tak jak mówię, się nie zdekoncentruję, to myślę, że jestem w stanie, może nie spokojnie, może niełatwo, ale jestem w stanie wygrać z tym zawodnikiem. Tego ci, Rafał, życzymy. Naszym gościem, rozmówcą był Rafał Jackiewicz z grupy Bullet Knockout Promotion.